Cześć, ja nazywam się Dante i zanim przejdę do głównej części tego filmu, parę spraw informacyjnych. Po pierwsze, głosowanie. Tym razem do wyboru macie Milinę, Raidena i w miejsce Smoka wskakuje Kenshi. Jak zagłosować? To proste. Pod tym filmem w komentarzu piszesz imię wojownika, którego historię chcesz zobaczyć. Pod koniec tygodnia zliczę wasze głosy i zabiorę się do pisania scenariusza. Po drugie, sekcja fanart. Jeśli chcesz wysłać mi fanart związany z kanałem Graty, możesz go wysłać na ten e-mail gratyfanart@gmail.com. Proszę w e-mailu napisz swój nick na YouTube. Teraz pokażę 4 według mnie najfajniejsze prace, jakie dostałem, a na koniec tego filmu pokażę resztę. Pierwszą pracę wysyła The Tychyn. Jeśli chcecie, możecie wpaść na jego Instagrama TArt, gdzie wrzuca fanarty. Drugą pracę wysyła Hein Raven. Jeśli chcecie, możecie wejść na jego kanał na YouTube Black Studio 2011. Gościu rzuca naprawdę fajne animacje. Trzecią pracę wysyła Cosmo 3832R. Cosmo wysyła fanart najlepszego wojownika Mortal Kombat, czyli Kabala. Czwartą pracę wysyła Duduś. Duduś wysyła fanart Skorpiona z Mortal Kombat Deadly Alliance. Resztę fanartów pokażę pod koniec tego filmu. Okej. Starczy tego gadania, przejdźmy do głównej części tego filmu. Zanim przejdę do historii Baraki, wypadałoby powiedzieć parę słów o Tarkatanach, ponieważ w starej linii czasowej Tarkatanie są hybrydami ludzkich mieszkańców Outworld i demonów z Netherrealm. Niestety, w żadnej z gier nie zostało powiedziane, kto jest odpowiedzialny za stworzenie hybryd. Tarkatanie znacznie bardziej przypominali zwierzęta. Nie byli zbyt inteligentni, a ich głównymi zajęciami było zabijanie, zdobywanie pożywienia i prokreacja. Do czasu narodzin Baraki, który różnił się od swoich braci i sióstr. Baraka był znacznie silniejszy i inteligentniejszy, dzięki czemu udało mu się zjednoczyć Tarkatan w wielką, potężną armię. Tak potężną, że zwróciła na siebie uwagę Shao Kahna. Imperator był pod wielkim wrażeniem, co udało się dokonać Barace. Shao Kahn postanawia dołączyć Tarkatan do swojej armii. Władca Outworld odnajduje Barakę i składa mu propozycję przyłączenia się do niego. Baraka, wiedząc, kim jest Shao Kahn i jak potężny Imperator jest, zgadza się i dołącza do niego razem z innymi Tarkatanami. Baraka i jego ludzie służą Imperatorowi przez wiele milionów lat, dzięki czemu Baraka zostaje mianowany generałem. Mortal Kombat 2. Earthrealm wygrywa turniej Mortal Kombat. Shao Kahn, aby nie musieć czekać parę set lat na kolejny turniej, postanawia zorganizować turniej Mortal Kombat w Outworld. Imperator wysyła do Raidena Shang Tsunga z zaproszeniem do wzięcia udziału w turnieju. Jednak Bóg Piorunów odmawia. Wściekły Shao Kahn postanawia zmusić Raidena do wzięcia udziału w turnieju Mortal Kombat w Outworld i wysyła do świątyni Shaolin oddział Tarkatan, którymi dowodzi Baraka. Tarkatanie zabijają wielu znajdujących się w świątyni mnichów. Raiden, aby powstrzymać Shao Kahna, postanawia jednak wziąć udział w turnieju w Outworld. W trakcie trwania turnieju Mortal Kombat Baraka mierzy się z Kung Lao. Po długiej walce Tarkatanin zostaje pokonany. Wściekły Baraka za upokorzenie go przed Imperatorem przysięga Kung Lao, że zabije go przy pierwszej możliwej okazji. Mortal Kombat 3. Imperator zostaje pokonany w turnieju Mortal Kombat w Outworld i nie może najechać wymiaru ziemskiego. Wściekły Shao Kahn postanawia zignorować zasady Mortal Kombat i atakuje Earthrealm. Baraka widzi w tym idealną okazję, aby zemścić się na Kung Lao. W trakcie ataku Imperatora na ziemię Barace udaje się spotkać Kung Lao. Tarkatanin atakuje mnicha. Po długiej i brutalnej walce Kung Lao pokonuje raz jeszcze Barakę, ale tym razem mnich zabija generała Imperatora. Mortal Kombat 4. Po pokonaniu Shao Kahna przez Liu Kanga nastaje pokój. Jednak pokój nie trwa długo, ponieważ wymiar ziemski zostaje zaatakowany przez Shinnoka, starszego boga śmierci. W trakcie ataku na ziemię Shinnok odnajduje martwe ciało Baraki. Bóg śmierci wskrzesza Barakę i proponuje mu dołączenie do Bractwa Cieni. Tarkatanin, nie mając innej opcji, zgadza się i dołącza do armii Shinnoka. Baraka przez jakiś czas walczy dla Boga Śmierci, ale Tarkatanin zaczyna zdawać sobie sprawę, że Bóg Śmierci prawdopodobnie przegra wojnę z wymiarem ziemskim. Baraka, wiedząc to, zdradza Shinnoka i ucieka do Outworld. Mortal Kombat Deadly Alliance. Po powrocie do Outworld, Baraka postanawia powrócić do swojego mistrza Shao Kahna. Kiedy Tarkatanin dociera do pałacu Imperatora, to co widzi zaskakuje go. Niegdyś potężny Shao Kahn po przegranej walce z Liu Kangiem stał się niesamowicie słaby. Baraka, widząc to, postanawia razem z innymi Tarkatanami odejść od Shao Kahna, ponieważ nie uważa go już za osobę, która jest godna bycia Imperatorem Outworld. Mortal Kombat Deception. Baraka dowiaduje się o powrocie Onagi, byłego Imperatora Outworld.
Tarkatanin postanawia dołączyć do Onagi, ponieważ uważa go za godnego bycia nowym imperatorem Outworld. Baraka rozpoczyna poszukiwania Onagi, aż w końcu odnajduje go i dołącza do jego armii. Pierwszą misją Tarkatanina jest uwolnienie Miliny z loków Pałacu Kitany w Edenii. Onaga chce, aby Milina zajęła miejsce Kitany jako władczynia Edenii. Smoczy Król ma nadzieję, że za uwolnienie Milina przysięgnie mu posłuszeństwo. Baraka jednak nie ufa Milinie i wysyła innego tarkatańskiego wojownika, aby ten uwolnił klona Kitany. Tarkatanin uwalnia Milinę, jednak córka Shao Kahna zabija go. Dlaczego? Nie chcę spoilerować historii Miliny, więc jeśli jeszcze nie zagłosowałeś, to może zrobić to teraz. Po tych wydarzeniach Onaga zostaje pokonany przez Shujinko. Mortal Kombat Armageddon. Baraka po śmierci swojego mistrza dowiaduje się o wielkiej bitwie, w której wziąć ma udział Kung Lao. Baraka wiedząc to postanawia również wziąć udział w bitwie, ponieważ chce zemścić się na mnichu za swoją śmierć. W trakcie bitwy Baraka zabija Sub-Zero i walczy ze swoim odwiecznym wrogiem Kung Lao. Po długiej walce potomek byłego mistrza turnieju Mortal Kombat raz jeszcze pokonuje i zabija Tarkatanina. I tu kończy się historia Baraki. Na koniec tego filmu reszta fanartów, jakie od was dostałem. Przypominam o głosowaniu. Milina, Raiden, a może Kenshi. Wy decydujecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z filmami na kanale, zostaw suba. Jeśli spodobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Okej, ja się będę z wami żegnał. Z tej strony Dante. Zostańcie w domach. Cześć.